By każdy dzień tak piękny był jak twoje sny. Choć jesteś tak codziennie odmienna. Hej, słuchajcie, przychodzę dzisiaj z porównywaczem tuszy do rzęs. Nie wiem, co powiedzieć. Po ostatnich dwóch, które miały te nie kręć się, idź się połóż, uciekaj, już, śmigaj, które miały taką rozwaloną szczoteczkę, taką, wiecie, grubą, mięsistą, zdawać by się mogło, że bardzo będzie zlepiała rzęsy, wróć. Tak. No okazało się, że ja jestem nimi zachwycona i u mnie sprawdzają się rewelacyjnie po tylu latach używania zwykłych takich rozdzielających, pojedynczych włosków. No i tutaj, cóż mogę powiedzieć? Wróciłam do tych szczoteczek, No po prostu zakupiłam takie, jakie są, więc zaraz Wam otworzę i pokażę. No to są najzwyklejsze szczoteczki. Takie właśnie, już Wam pokazuję. Takie właśnie najzwyklejsze. O, takie właśnie najzwyklejsze. Nic rewelacyjnego, standardowe, jakby się zdawać mogło. No, czemu mnie odjeżdżasz? O, dobra, może tak. No, jeszcze ostrość, jakbyście... O, super. I teraz tak. Może to. Margaret Cosmetic Adrenalina Lash. No tak. Tutaj macie jeszcze spis. Oczywiście efekty dźwiękowe Ebris, no bo centrum musi być zainteresowania, jak nagrywam. Produkt polski, produkowany w Warszawie. Szczoteczka jego jest taka. No i jest faktycznie może taka pomiędzy zwykłą, standardową, a tymi takimi rozciapiżonymi, które ubóstwiam ostatnio. Plus wielki za to, że jest właśnie wyprofilowana. Czyli jak ja jadę, ja tuszując rzęsy czy raz, czy dwa, czy trzy razy, no trzy to się rzadko zdarza, dwa razy, to wiecie, ja nie robię tak, jak przeważnie się robi. Wiecie, że ja zawsze odwrotnie. Czyli nie tak o, tylko ja po prostu przekręcam szczoteczkę o 360 stopni i tak po prostu przejeżdżam. Czy taką mam zasadę? Nie wiem. Tak jest mi po prostu łatwiej i myślę, że jest jakaś, nawet jak jest wyprofilowana, to tym bardziej te, które ma włoski już utuszowane, to rzęsy lepiej skleja, a potem po prostu jak macie tą drugą stroną, no po prostu je rozdziela. Także spoko. Kolory oczywiście moje, no bo chabrowy, niebieski, to są moje kolory, ja ubóstwiam. Czy do tych wrócę? Nie wiem. Nie wiem, bo ja zakochana jestem właśnie w tych mięsistych, rozciapiżonych szczoteczkach i do takich będę teraz wracać. No chyba, że będą tak drogie, że no nie wiem, ponad 20-30 zł, no to oczywiście wolę takie, no bo te kosztują do 8 zł, to już jest max. A zastosowanie, kolorystyka i trwałość jest taka sama, no to po co przepłacać, tak? Jak się utrzymuje na rzęsach? Utrzymuje się super. Przetestowany oczywiście podczas wielkiego wysiłku na fitnessie. Nic nie spływa, nic się nie kruszy. Rewelacyjnie zmywa płyn do demakijażu. Teraz mam mleczko. Ja mleczko tak na dwa razy. Ja lubię płyny, ale faktycznie dostałam mleczko w prezencie. Testuję. No, mleczko jak mleczko. Przechodząc dalej do drugiej maskary. Maskara jest to Lemax, czyli poprzednio, którą miałam. Tamte się u mnie nie sprawdziły,
Pamiętacie to? Lemax, to chyba były te złe. No nieważne. W każdym razie ta jest koloru chabrowego. Ta szczoteczka, ten tusz jest koloru chabrowego. Jeszcze napisane jest, że long, volume long. Czy przedłuża? Słabo. Bardzo słabo. Tak, jeżeli chcecie taki makijaż bez makijażu, czyli żeby naprawdę były delikatnie tylko podkreślone te rzęsy, rozłożone na cząstki pierwsze, czyli każdy włosek rozłożony, dotknięty tym tuszem, to ten tusz jest dla Was. A jeżeli lubicie takie mięsiste, grube, no i nie chcecie 10 razy powtarzać, no to ten tusz nie jest dla Was. Utrzymuje się tak jak tamten, czyli cały dzień spokojnie, fitness, godzina fitnessu intensywnego, nie spływa, nie kruszy się. Także tak. Decyzję zostawiam Wam. Ja do nich nie wrócę ze względu na szczoteczki, tak? No bo ja już nie chcę, żeby mi rozdzielały rzęsy, które z roku na rok są rzadsze. No wiecie, no starzejemy się, więc wypadają. Ja jeszcze w życiu sobie nie dokładałam rzęs. Nie mówię nie, ale na razie nie. Może kiedyś. W każdym razie, no te szczoteczki rozrzedzają rzęsy i ja jestem na nie, no bo wolę te mięsiste, grube, takie wiecie, żeby widać było ten tusz na rzęsach. Dzięki za uwagę, do jutra, pa, pa.